Witam Panie i Panowie. Zapraszam na kolejny odcinek Rynek Łomży. Dzień dobry. Dzisiaj tak samo do sprzedania proszaczki, kurczaczki. Ale ruch jakiś w interesie, coś jest? No widać, kurna jaki, nie? Trochę zimno i ludzie takie osuwiały, nie? Co chwila, nie? Przechodzą tak jak ten, no. Tak jak gwiazdy na niebie, jedno od drugiej, kurna, parę tysięcy, parę milionów kilometrów, nie? Twoje kury? Moje, no. Ile ty? 4 dychy w promocji walentynkowej. Taka przedświąteczna walentynkowa. I to jest to samo? To jest to samo, nie? A cena tych świnek? Ile? 50. Też w promocji walentynkowej. Takiej promocji walentynkowej jak u nas to nigdzie nie kupi, no. A. Nikt wam tyle nie da, ile my jesteśmy w stanie obiecać, tak powiem. A. Dobrze. Dziękuję. Tak. Proszę, ale Czubatki w jakiej cenie? 55 zł. Za sztukę. A tutaj ta para? 50. A tych? Tak, tak. Janek? Ile to? Te białe? Te białe jest po 150. Za parę. No, to. A te małe? Te małe? 160. 160 para, a te inne 150. A. Można powiedzieć, że to jest nowość, bo krzyżówka z kukinem. Górki rasowe ma. Są to jajka, są brązowe. Telefon, biuro, kurczę i cyk, cyk. Rób pan zdjęć, tylko nie nama, nie puszczę pan pieniędzy. Tym czernym. Gdzie to można obejrzeć? Na YouTubie. Wie pan, wie pan, zaraz, jak to jest? Ja w tamte niedzielę. No ja wiem, że to jest, mam YouTube'a, nie? Moja. Aha, no ale. To Rynek Łomża trzeba wpisać. Aha, bo moja żona tak wpisała kiedyś. Po prostu Rynek Łomża, kurde, wzięła i po prostu Łomży, kurde, mówi te. Są rynek, jak jest gołębie, te wszystkie. W tamte niedzielę, tak. Wieczorem. Oglądałem kiedyś, 2-3 tygodnie temu. To co niedziela. No ale ja wiem, ale ona 2-3 tygodnie temu. I mówi. Bo u nas by pan nie zrobił, bo nie wahano. A skąd panowie? Ja jestem z tego, Nowosądecka. Wczoraj ten rozum mówił, co dzisiaj, a wczoraj się ten wiatr, to ja nie ma tak. Nie ma. Krakowskie to jest, nie ma. Małopolska, nie? Ja mam 60. Ja mam, po linii prostej to mam 15 km do Słowacji. To tam nie ma takich, nie ma takich rynków jak tutaj. Nie, tam jak coś jest, to parę sztuk, dwie, trzy we wtorek. I nie ma. Każdy do kościoła w niedzielę, panie. Jak chcesz kupić, to musisz cyk do hodowcy i gdzieś i dziękuję, a tak to nie. Aha, gdzieś nie znaleźć. No. To dlaczego, że może nie dużo tam jest tego? Panie, więcej czy... jest na pewno jak tu. O, a. Więcej. Tylko nie ma. Tam ile oddziałów jest, wie pan co, lotują pod Stowymi, kurczę. Białych nie ma.
A, białych nie ma. Białych nie ma, panie. Podstawy za dziesiątkę u nas 20, to on ci do ręki nie da wziąć. Za jakie pieniądze. Jak chce pani stydła, to pani stydła. Przez to mówię, ci co złapią... Dlatego jak stamtąd gołą, wiesz, tu u nas ktoś złapie, wypuść. Wypuścisz, a on ci dzwoni, mówi, co ty chuju wypuściłeś, nie wiedziałeś, co ty miałeś. Paniaki. Dlatego się dzwoni, przyjeżdżasz, jak nie, to ja go nie wypuszczę. Kolega wypuścił, a on do niego wrócił, a on teraz podziękować, to mówi, nie wiedziałeś chuju, co wypuściłeś. No i to takie podziękowanie, no kurwa. I to się ludzi zniechęca, no kurwa, bo ja już nie wypuszczę w życiu, nie? Trochę tak, bardzo. Nie chodzi, że tam go złapają otrzymanie. To nieraz to wejdzie, on chce żreć, kurwa. Ja mu się pomoże, bo on by tylko wpadł nieraz. No, to on pewnie. Pierwsze to napije się, później coś zezre i rura idzie, nie? No tak. A on przyleci, jak jest zmęczony, to już ręką bierze. A mnie trzeba usypać ręką. Ja należy, to ja też należałem, ale już w tym roku nie płaciłem składki, nie? I wie pan co? Zakładają wszystkie moim... Jak panowie oglądają, to zapraszam do 40 BMW 2. To pod filmem jest napis subskrybuj. Jak będzie się tam oglądało na tej YouTubie, to czerwony lub czarny tam napis jest pod spodem. Należy w niego kliknąć. To u mnie żona się więcej tym interesuje i mi zaraz woła, chodź tutaj, kurde, tu nie gościa, ale tak. Jezus, ja to jest taki szpak. Tak, za to już ślicznie dziękuję za te. No, i tak to wiem. Ona ogląda tam. Ja zadzwoniłem, bo że jest taki gołą. I stąd jest, ogląda. I z Wrocławia, i z Legnicy. Ale po dwa tygodnie. I sanki zaraz koło na niego, koło Krynicy, nie? Kurwa, dwie tygodnie zajmuje. Miałem 40 km do Krynicy. Że zaraz ktoś wypuści. A, mocny go wiem. Za 3 dni umie było. Ja miałem sam tak. Gościu mi dał za darmo. A był trzeci w kraju. A żeby tak w domu był, jak na wodę już odczynają się. Teraz nie wiem jak stoi, bo już dawno nie byłem u niego. Siadam. Człowiek w robocie. Przychodzi, a mnie nie kłam się, tylko idzie rozbierać. A, tam się czarny ładny. A jaka to cena w ogóle? O, to tu pan, ale to... Jaka to cena w ogóle tych czarnych? Ja sobie nie kupiłem. On kupił, a tamten sam... Sam zamiałem i zginął samica, ale ja kupiłem samicę, nie? Czarny jest ładny. A ty tu czarny, jaka cena? Tak do oddaję teraz to 5 dni. Za sztukę czy za parę? Nie, za parę. Taniej ich nie ma. Sam zadam 20 złotych. Sam się gierwamy. Jedno pokaleczy, druga się wierzy. Są małkini, jeździ do kółko. I tam, patrzę go, nikt nie wolno. I tam mówię, gościa, a mój pan mówi, ojciec mowa. Taki ten ojciec, to jest tam dziadek. I mówi, chciałbym sam tu gryzkę, nie ma, nie? Bo mówi, że czarnego może sprzedać. Z typesem mówi, tak zmoczony, bo nie potem wziął, nie? Deszcz na pedalowie. Ale też został wypuszczony, nie lata, nie? Do samice. Stasia Młyńskiego znałem, razem do szkoły chodziliśmy do ustroju. No nic, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dużo zrób pani miłego. Dziękuję. To nie jest ta. Ja do starych remi to mało co zrób. Pana? Pewnie nie, ty króle. A w jakiej cenie kuryc? 39. A co to te siwe takie? To szymelki? Czy nie? Staluszki? I jaka to cena tego? Nie wiem, ze 30. A król? Królik to 60. Dzięki. A bocian? Bocian 40.
Jezu, kurwa. Wykręcenie u panów te? Winerki? Winerki, tak. Te słabsze, 60 parka. Tutaj 120 ten samczyk, ten drugi 150, samiczki po 150, zależy która, nie? Tu samica, jedynka. I jaka cena jej? 150 zł. Potem pan wystawiasz, tak? Tak. Na YouTubie będzie, można zobaczyć. To mój kuzyn na Śląsku mieszka i ile razy dzwoni. Ty kurwa, ja tam oglądam wasze strony, Łomże pokazują. Wysoki Mazowiec, nie, że... Karbonas, trzeci chłopcem z tym. Ale nie wiesz, że ludzie spadają same. Nie, chyba jak Tomek nie mówił, że ja nie wiem, kolega. To tyle lepiej. Ja się pytam, Tomek. Jaka to cena? 150. Ile on czasu może mieć? Samica, samica? Samica. Rok ma. A te kury? Kochini. Jaka to cena? 180 za parę. Taki gołąb to wyjątek, taka klatka to majątek. To nie da. Same po cztery. Och, w końcu ktoś nagrywa, kurde, hodowlę. Jakby ktoś chciał, to rozpłodowe. A w jakiej to cenie? W miarę tanio. Jakby ktoś chciał większą ilość, to nawet po 5 zł mogą być. A. No. Także jest ich sporo. To nie było jeszcze takiego, co nagrywał? Nie wiem. Chodził ktoś tutaj, kurde, nie? Ale poszedł w cholerę. No. A może numer telefonu chciałby pan udostępnić? 694-09-6654. Witek. No jakby nawet to. Bardzo tanio oddam, także... A tutaj jak to cenowo? A to różnie, bo to wiesz, i lepsze, i słabsze, taka tu samiczka jest, jak ta, to już parę złotych więcej kosztuje, nie? Z 5 dych. O. No, a takie tutaj po dychu i po 15, po 20. Kupiec poszedł po karton i kurde, go nie ma, nie wiem dlaczego. Może jakiegoś większego szuka. No, może większego szuka. No. Chyba nie mam ten... O, przepraszam, że nie wiem. Masz do dnia numer telefonu? Tak. To zaraz dzwoniłbyś. I co mu powiedzieć? Ja już będę miał co powiedzieć. Wybierać. Nie żałować, tak? Nie żałować. Bieda musi pofolgować. Dobra, były, nie? Bo wiesz, nie fruwają, nie bo znaczy, że w Polsce w kuzach. Nie fruwają.
Jak u pana cenowo? Nie wiem, to jest. Pana, tak? I jak to cenowo tu pana się przedstawia? Różnie. I po jasne po 20, kaczuny stówka, lawinderki 40. Dziękuję. No to ja Jaka to cena tych? To masz raskie 200 i protek z aha, pewnie kupione. Anewki? Anewki. Za 150 zł. Cicho, tutaj podróbniaka coś. A nie, ja miałem gdzieś... W jakiej cenie pszenica? 4 dychicza. A to mam dychę, to kupię. O, no to... Jedna? Jedna. I druga. Okej. A to przeżyto pewnie. Tak, tak, tak. Jest jaka cena? 130. No. Ile? 130 metrów. 130. A kukurydza? 45. Kurde, to się nie ma dziury. No dobra, może nie wysypisz. W jakiej cenie to kurwa? Po 1000. 1000. A ja? To nie polskie. To dlatego taka cena. Dzięki. Ale oglądam wioskę i wisiną w kaplicę. Masz? Ale... Taki sezon. Spoki, co to masz? Ja na samym święta idę. Ile rok, co to jest? Za mnie. A ile to jest? 60.
Pogłębienie na szarnicy. Na czarno. Czarno? Przepraszam, pana to tutaj? Jakie ceny to jasne? 80 zł. Za sztukę. Sztukę. Dziękuję. Tak, byłem, bo w jakiej cenie u pana te neweczki? Te neweczki? Tak. 100 zł. Za sztukę. Tak. Co ty robisz z nimi? Co niedziela nagrywasz, co? Na YouTubie będę mógł pan obejrzeć. Na YouTubie, tak. Tak. Jest, jest, ja byłem kiedyś już nagrywany. Właśnie nie jest, to można sprawdzić. Co było? No. Tak. A te krymki, w jakiej cenie? Szukałem rolerki. Po 150. Nie widać takich rolerów. Podobny do nich, ale to był czerwony. A te bociany, to bociany? Bociany. Ale to zbyje, czy nie? Oj, daję, czy nie po 5 na raz. Wiele te czarne, te bociany. Po 20 za sztukę. A te tutaj? To, to co to jest w ogóle? Rysie. 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 Jaka? 30 za sztukę. Paw. 10. Samiec. To winerek, tak? Tak. Winerek łapczaty, 50 zł. Dziękuję. Kury takie ładne. No. O ile to oni? One stówkę. Co, tą kurę? Tak. Stówkę. Ja mam przejść, ale takie... Oj, tam się zaczepiło chyba. A tego kaczka w jakiej cenie? 60 zł. Może i źle robię. Daje sól. Jak tu to? Ale u w jakiej cenie u pana do Peszty? 50 zł parę. A, no zlino, ja wiem, bo mnie... A te białe pocztowe? Tak, tak. Po 15. A jak wszystko to podniesie. Czasami i trawy nazwę, i jak usnie, to a u mnie chodzi na tym. Na zielono nie chcę. A jak to też kupuje? Co kameruje? Taki. Tak? Taki, tak. I burak. Tak o. Co potrzeba? No to u mnie tak. W jakiej cenie u pana te ptaki? Różnie. Ale jakaś od... Co? Od do jakiejś tam... Od 15 do 30 do 20. A nawet 40. Dziękuję.
jeszcze przód je zobaczyć. Co to tutaj jest? Glomidry. A. Jak? Glomidry. I jaka to cena ich? 300 zł. Za parę. Ja patrzę. Na jakiś numer. A tamto? Co? Prawda? Lepsza, gorsza? No ja, za grochę. Nie, o kurde, duża. W jakiej cenie? Ponad 250, 30, zależy który. Widzę, że duży. Tam dowodowy, ojca. Piękna okazja. Koniec maja dopiero rok. Koniec maja, rok będzie. Tak, a te koniec czerwca. No, numer telefonu? 508-084-978. Powinno być. No, dziękuję. Proszę. Jak to u pana cenowo? Różnie. Tak patrzę, ładna taka wystawa. Różnie. Wysoko, ładnie ustawione. Muszą mieć jedzenie i wodę. I trochę ta woda może dzisiaj trochę przymarza. Przymarza, ale się dolewa. Co wypiją, to mają. A tutaj to te żółte na przykład. Biało-żółte. Sroczki? Stówkę cenię. Parki. A. Wywrotek 80 zł sam. Biała parka 50. Boczate 80. Te czarne 60. Tata. 80. A, 80. Młode z zeszłego roku, a tamto 4 lata. Dzięki. O, proszę. Brunow. Ale też tam kurde, bo tam taki znajomy, tam znajomego mam. Tak? A tego pokazywali kawę z tym kobyłą, jak się zrobiła kurwa też. W jakie ceny te białe? Po 20 sztuka. 666. Telefon podać? No, dlaczego nie? Jak... 666-121-907. Jak najbardziej. Już jest. Oni to musi, to tak musi być taki pewnie zarośnięty, brudny kurwa na tym podwórku. Taka łuża i tam taki bałagan. No to tak, ale teraz budynkę zrobili. Ten jakiś sponsor przyjechał z Warszawy i zrobił. Że to biedny człowiek. On podobnie kurwa ten tu do nas przyjeżdża, obie z takim mazowieckim, tego od niego bierze. Mój skurwy syn mówi, wódki to ma kurwa, a sprzedaje na samochód cię zrobi, nie zabrał. Ten Andrzej Podlasia, i handluje. Rolnicy Podlasia, no. Tak też handluje to, tą wódką. Ze Strabry oni są.
No bo tam jadą i robią zdjęcia, a, kurwa. A wódki to może tyle ma, kurwa, handluje to dużo. Przyjeżdża taki facet, kumaryksem, cyk, tam tyle i tyle. 70-80 za plecak. Nie na sztuki, tylko na plecaki trzeba je poszła. O kurwa. Taki sponsor im zrobił to wojenkie. No to, to oni? Nie, nie sami. No, i baby wszystko mają. Kurde. To tylko tak jest? Udają. W królach... W telewizji tylko no, tak. No, to inaczej. W królach... tutaj, jak za mężczyzną. On odeszła od niego żonka, bo on pił i przyszła taka zażarek tam do niego. I on umarł, ale jej tam... Mówię, żeby ona tam siedziała w tym domu. I ten dom się teraz pali. Jedyńskie proszę. Wybiegnie. W jakiej u panów te krymki? Co? W jakiej cenie u panów te krymki? 6 dni. Za sztukę? Parę. Za parę. A buciany? A pan kupuje? Nie, o cenę pytam. Co? O cenę pytam. A pan nie kupuje. Aha, jak nie kupuje, to ceny nie ma. To będzie później pewnej handlować będą nie, tak? Nie, oglądać będą. Od 50 złotych para. Aha, 50 par. Nie, handlować dlaczego? Kto? Pana gołębie? Nikt pana gołębiami nie będzie handlował. Będą tylko oglądać. Chodzą teraz i tak patrzą i będzie zmiana. A jak to zmiana? To... Będziemy teraz robakami. A, co to? To nie... To pierdolenie o szupynie. To nie od, nie od nagrywania. Nie, panie. A króle? Pana? A jaka cena? Cena tak? 80. To są obydwa same. Królik holenderski. Królik holenderski. Żeby nie zdychali i jaszczębie nie brali, to To na jakim programie będzie? Na jakim programie? Na YouTube. To w internecie, na YouTubie będzie. Na YouTubie, tak? Na YouTube, tak. Jutro. YouTube, tak się to nazywa. Aha, tam YouTube. 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 Nie? Nie, wpisuje się YouTube w internecie. Aha, YouTube. Tak. I tam można to zobaczyć. Aha, będzie. YouTube. Tak, i wpisać trzeba Rynek Łomża. I to ten, te filmy tam są. Rozumiem. Z każdej niedzieli. No. Z każdej niedzieli tam jakieś wystawy, jakieś tam jeszcze. To, to tam można znaleźć, pooglądać, zobaczyć. A co to patrzy ten biały taki? To jest loczek. Samiczek. I jaka to cena czegoś takiego? 80 zł. To która to jest? O. Oj, jajko coś zniosło. To z kimś musi pan porozmawiać, ktoś to obsługuje tam, zna się. Ja wiem, bo ja mam syna informatyka. Aha. To już on znajdzie. To już tak, to już poradzi sobie. Tam później Rynek Łomża. Tak, tak.
Ale za co mi to nie? Powodzie, niech śpią. W jakiej cenie do powiki? Co? W jakiej cenie do powiki? Ja je kupiłem tam 8 dni, a chcę sprzedać za 120. Kurwa, i nie ma kupca. I nie ma kupca. Bo nie chcę ich sprzedać. Specjalnie. Ja w Grajewie kupił tydzień temu, kurwa, dałem 50, a nie chciałem sprzedać 80. Kurwa, i wzięli. Moje nie, dzisiaj i chuja. To trzeba do innej nie klatki by było schować. A dużo tam te targi w Grajewie są? Jest dużo, bardzo większy ruch jak tu. Większy ruch jak tu. Tylko, że tam rano trzeba też jechać, bo na piąte nie wjedziesz potem, nie masz gdzie zaparkować. Ale tam pod wiatr elegancko. To mały parking, czy tyle, nie, tyle jest, że... Jest, gołębi jest po prostu. Tam trzema rzędami chłopie stoją, kurwa, tam gdzie znajdzie, to ciężko przejść. Ciężko przejść. A kiedy tam jest? W niedzielę. Też w niedzielę? Tylko tam już trzeba być przed 6, żeby wjechać. A teraz 6 się rozwidnia, to i prędzej. A których teraz mniej? Tam co i było cały czas? Jo, tam koty Biedronki. Tam w każdą? W każdą niedzielę? No. No ja ci powiem, ruch jest lepszy. Więcej biorą. No byli w tamtą niedzielę w Grajewie. No to jasne, w jakiej cenie? No ja kupiłem dwa biki niepotrzebne. Za jednego 20, za drugiego 30. Na nich też trzeba się znać. Tak? Na każdym trzeba się znać. Nie, na wszystkim trzeba się tak znać. Tak, dokładnie. Kurgę i sprzedaj kurę, tak? Miałem wczoraj do Wysokiego jechać. A ten? Tam patrzyłem, to tylko stoją z gołębiami, ale zainteresowania nie ma gołębi. Wysoki Mazowiec. Nie, ja tam nie byłem też. Nie. Tam się tylko, ale to jedź, kurwa, kawał drogi, to z 80 km on jest. A lepiej. No to co, gdzie masz 80? Oj, 30 masz od nas, tu do Łomży. Do Łomży, o. No, ale patrzyłem na ten, na nawigację, to 79 km. Tak? No tak. To może, to zależy, wiesz, trasa. Dobra, no Jewa, masz plus minus 60 i tam. No to może być. No. Tam 10, no z 15, 12 pewno gdzieś. Puszczasz na tym? Tak, na YouTubie będzie. No ja tam oglądam często. Jak tak, to zapraszam do subskrypcji, jeśli nie ma. To bardzo ważne dla mnie. A jaka cena tych wywrotki te? No po 100 tam. Poszliło mi tam. Krym to 400. Wszystko musi na swego trafić. Tak. On te żółte to kupuje. Które? Jeszcze. No, lubi tak. Umiał mnie powiedzieć, miałem utynkować. Już. No i dziękuję. Ale dawaj sześć. Ja umiem sześć. A ja mu później mówię, i Janek, jak ci chcesz, ale nie chcę. Bo nie chujowe było. A będziesz w rozwiązku, ja mam tą rozwiązkę 20 km. Jechałem. 60. Ja jest przed. O, piękny, kurde. Tak? A nie, to nie ty, to drugi. Nie, dzisiaj nie. A jak to cenowo u pana? Te żółte szariki. 8 dni. Te czerwone o 5 dni. Za parę. No.
chyba garbonosy, chyba się znasz, co? No tak nie do końca, nie na wszystkich. A jaka to cena? 150. Za parę? Tak. Żółte dobrze parę. Ile za nie konkretnie? A to już się pytałeś raz, nie? No dobra, daj 7 i chuj. Dziesiątkę puściłem teraz 8. Ale powiedz, że tam się nie ma. Te lentace? 5 dni. To są mi za to same. Tu wydam na te dwie pary. Nie, kochani, za mało. Dobra, idę, daj sobie. Nie, kochani, nie da rady. Dobra, nie. Kur. W jakiej cenie tutaj te jasne? A para 200. Te są czeki po 150. Starszego to trzeba mądrego i starszego to trzeba słuchać. Słabo będzie widać, ale widać, że... To ładne, tak. Ej, co dalej? Ja nie potrzebuję, żebyś to filmował i na... Nie? Nie. A dlaczego? No dlatego, że nie i proszę wyjść. Ale to miejsce publiczne, to tak samo mogę powiedzieć, że proszę opuścić, no to tak? Pokaż legitymację. Jako? No, że nam możesz nagrywać miejsce publiczne. Będziesz tu pierdolu miejsce publiczne. To kurwa kultura, żebyś się zapytał, czy idziesz sobie tam. Kultura. Zarządca tam jest, to odpisy i wiesz, i tak. On może zarządzić, a nie ty. Gdzie on możemy podejść? Co? Możemy podejść, gdzie on, gdzie on tam jest. Ty go zobaczysz tutaj od tego klinika. O, o. Dzień dobry. Dzień dobry, kierowniku. Witam, witam. Są te ładne ptaszki. Sporo? Pana nie było. Parę niedziel chyba? Nie, tamtą niedzielę nie było, bo byłem na wystawie Ciechanowie, tak. No i byłem w Pruszkowie, byłem na wystawie też. Też za Warszawą tam. Nie, ja też tylko, że tu nagrywałem, później pojechałem, może trochę późno już. No. Do Warszawy tam? Nie, w Ciechanowie. A tam nie było, dobry byłem, tam nie... Ni Wywrotka nie było, ni Krymka, ni kurwa Motyla Warszawskiego, tylko te wszystko to takie no też się tak patrzyłem, że to tak... To w Pruszkowie było... W Pruszkowie było, tam jechać nie szło, co tam było, samochodów. No, tutaj tak myślałem, że może późno tu już tak mówię, a to jednak nie było. Tak. Nie było nic ciekawego. To miejsce takie nowe, może to tak, może tam w polu, tak. No. Bo kiedyś to tu w szkole była w Ciechanowie, to było dobre tak nos. Tak, ale że tak. Podobno tam warunki sanitarne nie pozwalały im otworzyć tego, bo że tam
dookoła, może tam alkohol, może coś. No tak, no tak. To tak nie fair dla dzieci trochę. Może tak. No. Jak my tu wystawiali w Białymstoku, jak były wystawy, to też w szkole, to później nam szkoły już zabronili szkołą, nie? No choć to dobre pieniądze płacili, bo takie z tego to dobre pieniądze za taką wystawę, bo tam trzeba było 3 dni szkoły poświęcić dla tego. No tak, no tak. Przygotować to, później te 2 dni wystawy. W Białymstoku miało być, ale w tamtej barze, bar taki, ale no. Nie ma miejsca, warunków na to, nie zgadzają się nic. I nie będzie miasta. Z tymi rozmawiałem teraz. Aha, w ogóle nie będzie. Nie będzie. Nie mają mieszkania tego lokalu, żeby tam wystawić. W Białymstoku też były nawet. No. W Białymstoku dobre były. Początkowo. Tak. Ja tam do związku tu należałem pewnie z 15 lat, może lepiej. W Białymstoku? Mamy już prezydenta, nawet wręczony. A. Na czempiona. Ale to już minęło. Trzeba wyprzedać trochę, zostawić parę. Wszystko drogie, zboże teraz, ale już odtanili trochę. Już, prawdopodobnie, że już troszeczkę. No, już trochę spadło. Już jest troszeczkę niżej, tak. Niżej, no. I paliwo już troszeczkę też tam... I paliwo, no. Troszeczkę dygnęło do dołu. Z paliwo droga samochodów. Da. I mówią bieda. Każdy narzeka, bieda kiedyś się na łapany do Warszawy jechało. Kurde. A ja teraz do szkoły chodziłem do Warszawy, to w latach 80. to dojeżdżałem, później rok robiłem, dojeżdżałem na łapany do wojska, no. 2 lata. I później po jakiś tam czekam, no wiadomo, że ktoś tam machał, to odruchowo, kurwa, to tam zaczęli na mnie gadać, człowieku, nie zatrzymuj się, kurwa, czas się zmienił, ktoś ci łeb upierdoli i ty. I kiedy wziąłem dziewczynę, z Małki nie jechałem, tak, ona też jak nie chciała z przodu usiąść, siadła z tyłu, ona mówi, że chce do Ostrawy, do szpitala. No to będę przyjeżdżał, tam była pani, gdzie miała 200 metrów do dojścia do tego. Kurwa, środek las tu jak wielko, ona mówi, pan się zatrzymuj. Powiem tak, kurwa, nie jestem jakiś tam wojący, ani co, kurwa. Ale normalnie mówię, ja sam się nie zatrzymuję, pierdolę, mówię do... Dowiążę panią do drogi, do szpitala i jeszcze pani pizdu. I od tamtej pory, jak nawet kazała się w lesie zatrzymać. I to tak... A kiedyś to się tymi okazjami dojeżdżało i tam... Normalna rzecz była. No i tak jak teraz to mówię, tam podwoziłem ludzi, w jednostce tam się zatrzymałem w Komorowie, to tam bez pieniędzy nie brałem, tak kiedyś to się płaciło, a teraz tam chuj tam dobra, ktoś stoi na przystanku. A teraz tak mnie ta dziewczyna odzwyczaiła, że... To ja najlepiej raz wracam, odwoziłem jednego do więzienia na pewno. Nie? Bo mnie tu prosił, żebym się nie wyrobił, nie? Żeby jechać, bo przepustkę taką miał. Ja go zawiózł do Warszawy. Ale wracam już szaro, tak na wieczór, ja tak, człowiek jedzie i dumę, ale takie, zatrzymują mnie dwóch, nie? Zatrzymują mnie dwóch, a ja tak odruchowo skręciłem i, a już szaro, kurwa, wszedł pijany, a wiecie, cholera. I tak jedziemy, oni tam sobie między z tyłu usiedli, rozmawiają tak między sobą i do mnie mówią tak, i pan się zatrzymuje i nie wie, kogo pan bierze, nie? No, a ja nie myśląc od razu je mówię, ale wysiadacie, nie wiecie do kogo. Ja patrzę, temat się zmienił, podjechali tak jeszcze parę kilometrów i mówi, pan się tu zatrzyma, to ja tak raz do boku ustałem, a oni mnie 50 zł do ręki. Dziękuję bardzo, dobranoc, ja mówię, życzę szerokiej drogi i poszli. Ja przyjeżdżam do domu, jeszcze 50 zł na siedzeniu z tyłu, zgubili, kurde, na rękę. Nie modno, ale... To się tak zmieniło. A to jest do jakiegoś takiego programu? Ukryta kamera, czy popatrzy i... Do TVN-u będzie. Nie, żartuję. Na YouTubie. Można wpisać, wejść, rynek Łomża. No.
I tam wszystkie niedziele po kolei. Jakieś jeszcze tam wystawy. Jakieś tam wywiad. Rynek Łomża? Tak. Dzwonią teraz, zobaczę, dzwonią. A co to mnie tam zależy? W parach jest czy nie? Nie, to są samczyki, tu jest parka. Tych ciemnych jarzomatych. Ile taka para? 220 zł. Ale tak. I co, to chyba trzeba być jakoś tak? Powoli się zaczynają teraz. A tu słyszeliście kiedyś, jeden jak jeździli z Łomży, bawełna jeździła i do Łodzi jeździli. Na, tam na kontrolę takie, to zawozili coś, to z bawełny tutaj i jadą, a w Markach pod Warszawą, na środku na ulicy pijany z rowerem leży, trąbią na niego, trąbią, a on nic, a to chłopaki młode byli, zeszli, wzięli go z tym rowerem do Żuka na bakę i pojechali i go pod Łodzią wysadzili na rów, pod Łodzią, ale jadą znów za 2 tygodnie, ta sama ekipa, jadą, a taka babcia trzyma na wapany, no to też się zatrzymali, babcie wzięli, a jeden się pyta, babciu, pijaków tu nie ma, a ta babcia mówi, panowie, już 2 tygodnie nie piją, cała wieś mówi, jak jednego diabłu zaprowadził do Łodzi z rowerem. Tamte chory nie piją, kurde. Ja bym zaprowadził. Co ty tutaj te propagandę taką? No, Marianek. No, jak się jak gada, to w gimby cieplej. No, no, bo zamarzłem. Co tam u ciebie? Ciebie? No. A potem taki ci buraz wyszedł, który był mi poczerwony. Ten? No. Nie, bury, ty. A to po siwym i po czarnym. Tak? Takie dwa jarzyny. I co tam, Mariany? Przejdę. Tam spokojnie. Tego jaka cena? 6 zł. A tego? To samo. To samo się, no. A numer telefonu można by było? To ja mógłbym podać pod komentarzem, co? Dzisiaj. A w... No. To ja nie pamiętam. Aha. To ja dzisiaj no chyba, że pod filmem chyba... mogę podać. Aha. To nie ma problemu. Także numer będzie telefonu pod... Gołą, ten, wysokolotny, chmury rwie i jajka znosi jeszcze. Tak to tam. A jaka cena tego? Ta 5 zł, młoda kurka. Wysokolotno. Wysokolotno. Także tak, panowie, ktoś tam pytał, numer będzie pod filmem, w komentarzu. A tak opowiedzę tam ze 2,5 metra, a tak na 40 i tak akurat wejdę tak ten, to tam dzieci chyba się przyjdą, popatrzę. Popatrzę, nie? Ale one śpiewają, jak się jak wiosny, to tak no, się rozśpiewają. Tak, tak. Bo chodzi na to, ona tylko piszczy, pierdza. Ale śpiewają. Przepraszam, że tak wejdę w słowo. Co śpiewa? Świergotka. Świergotki. No. A te to tak, te jak mówione tam. Ale to nie tak. Ta, nimfa, to sami zresztą to będzie śpiewał. A świergotki to któreś to z tych, czy nie? Te góry. Aha, te. Te świergotki. Może sieje kurwa wszystko, to nie trzeba
Co to potrzeba? A jak to kosztuje? Jak to cena? Stówkę na sztukę, te świrgotki. Aha. A te na dole to jest tak po 30 zł na sztukę. Aha. 30. Para to jest tak. Pytać dla kogo? Tak, można. Dziękuję. Trzeba przysłać później dla nas zdjęcie też. No, to wie pan, można to będzie mógł pan to zobaczyć w internecie. Bo to, tak, tak, na YouTubie. Już młode patrzę, już duże. A w jakiej cenie to młode? A, poszło. Ja, przepraszam, to Ferrieri są? Tak. Jaka to cena ich jest? 150 sztuk. To może panowie zechcą udostępnić numer telefonu, bo ktoś to będzie oglądał komuś się... No. Nie mam kurwa, no co wam? Moje, co? Ten jeden miesiąc, pokuści kupiłem. Dobra, dzięki. A może ty czego gołębie chcesz? Nie, gołębie to nie. To do zdrowia. Kurwa, to twój numer podaj? No, podaj, weź. Kurwa, to... Ja robię nie twój numer, stajesz. No to byś może... Ten pan wystawił, to by się kto dzwonił, to... To trzeba tak tutaj troszeczkę bliżej do mikrofonu i podyktować i jak najbardziej będzie słychać. Bo czasami ktoś ogląda, ktoś dzisiaj szukałem też chłopaka, wystawiał pawie. No i ktoś w komentarzu w następnym dziele, jak będę nagrywał, żebym zapytał o numer telefonu. No i szukałem go tam, gdzie zawsze. Patrzę, no nie ma. Idę tu już, patrzę, wszyscy się rozjeżdżają. Patrzę, jest. On też się pakuje. Kurczę, mówię, ktoś tam... 513... Moment, jeszcze raz. 513 640 201. 604. I dziękuję. Będzie słychać. Nasz numer. Bo czasami ktoś zobaczy, no na rynku, no... No to zadzwoni, przychodzę przyjechać i tam jeszcze mam ich 30 przesłuch. A, w domu jeszcze więcej. No. Garbolosów, o, też mam za tych 20. Garbolosy razem się ujęły, to może ktoś się... Kiedyś przyjechał z Miszynca, no, razem się pokłócili. O. Kurwa, no, ugadywaniem się tego, potem ja mu źle, on sam, kurwa, parę białych. No i wyniosłem białego osanca z Jeżombatą. I tam w klatce tak mu wystawiłem, tam przed gołębnik tam oglądał. I kurwa, potem się pomyliłem i tego sanca, dwa sance białe wziął. Wziął, kurde, i ja patrzę, miałem tu telefon. Zadzwoniłem do niego, mówię, jak z tego to odwiezie mnie tego sanca jednego. Od tej Jeżombaty, a ja dam to sanicę od tego drugiego białego. To on nie. Komuś jak chce, to przyjadę do sanicy, kupię od siebie. Nie, mówię, jak chce, to sanca odda, ja... No i nie przyjechał, w Gwiazdkowie miał być w niedzielę, to tu na ogrodu Gwiazdkowa niedaleko. To mogę zajechać, ale ci zapłacę, mogę ją sprzedać, bo się dzisiaj ją mam.
ale głos się upierł, nie chciał tego sam całować. To... Widoczny może no, do zmiany krwi, czy coś więcej może potrzeba. No nie, Słyszaniec był biały, no i on tego białego innego wziął, to jest do... O! Możliwego. No nie, poszły. Poszły, nie duży. Ale mógł oddać tego jednego stanicę, bym musiał w parze stare, 4-letnie para. A, bo to parzysta para była, no, tylko się... Ja mu to parę miał wziąć, a potem przedłomiłkę tego razem siedziały w klatce i wziął kurda do... No ale, ale chciał przyjechać, bo tylko do stanicy, a nie, wziął upier łąd, to ona niepotrzebna biła do dzisiaj, ustawiła i... Kariery, ale te czerwone to garbonosi. Te garbonosi, tutaj tam ten siwi z tą mroziatą para i... Aha. A ile te czerwone? Stówę. Oho. Ale no kurde. Ale to para parzysta? Nie sparzone tu mówię. No to może dwa samce? Nie, tamta sanica z tyłu. Tu siwa sanica osiedla. No nic, dziękuję. Nie, to trzeba wystawić, to? Czas będzie na internecie. Tak, to nie zginie, to cały czas jest. Ja dzisiaj to będzie wystawione. Dziękuję. Nie, nie miałem wystawiać się tam, ja to nie potrafię za bardzo. To będzie na YouTubie. To będzie Rynek Łomża, tak. I można zobaczyć, jak to tam wygląda. Ktoś się zainteresuje, to myślę, jak tu mam wiek, nie, bo my się zbieramy, wiesz? No. Jaka cena to jest te białe newki? Uuu, nie powiem. Tam widziałem, kurwa, przedniaczy też takie ładne dał, tam, no. To mi parę, ale tak ładne. Tu masz jakiś trener. A, to na długi dzioł. A, to na długi dzioł. Ma krótki, nie? Nie.
to dziupale. Tego, ale ja bym na tej przepisie ja mam to mam takie pojęcie, że dziurko czy może na koniec, ja w Ostrołęce na koniec kurwa sprzedałem będzie. Dobra, poszukaj, ja jeszcze zobaczę. Obszedł może nie widział gdzieś i przyszedł. Zobaczył, aha, tu chodzili, lepsze są. Chodzili, patrzyli, kurde, nareszcie z powrotem dwa razy przychodzili i cenę kurde tego. Myślę, że po 50, po 80. A po 120 przyszli kurwa same samice kurwa przyjechali. No. Ale wzięli więcej, no bo miałem 7 samic, kurwa, no to większą ilością to płyną, to już nie ma co tu tam dusić. No, ale tak jak tu przyszedł i kurwa rozparz mu na parze, to jak kurwa, dobra, rozparzę ci, dawaj 200, kurwa, i ci rozparzę. No, co to za słabe? Samiczkę jeszcze, zamiast sprzedać, to zobacz, kupiłem. O! O! Aż, kupiłem samiczkę. A garbata. Ile taka garbata? Tako? Tak. 250. No młoda samiczka. No już trzeba w tej chwili widać. Trzeba chować, jechać do niego. Nie sprzeda się drugi. No tak w ogóle to tak średnio w jakiej to cenie? Tu są same samce, nie? To zamawiam po 150 kurde za sztukę. Tu są dwie pary. Na parach. 400 za parę. Może to jeszcze tak... Nie ma tego ciepła, zimno jest. To jeszcze tak każdy no ale może... to ja za parę 400, jak kurwa 700-600 za parę, to wie. Nawet tak sobie no, życzą sobie. Co? No to faktycznie, no to jak ja tak, to nie jest... Siema. Nie jest jakoś... O! Co, jadzie? No jedziemy, bierzemy, kurde, rozumiesz? W domciu. Chodź, na mać, chodź. Czysta choju. Pod jednym warunkiem, że ona jesień dotrzyma jeszcze. Dotrzyma. Panie Zen, jeszcze, żeby ona jesieni dotrwała. Nie no, nie brzydka żałobna, tak jest. Ja mam takiego samczyka, kurde. I co, to tu na rynku? Nie, tam, w domu. A mam takie... Nie na rynku ci kupiłeś, a tutaj. Tu na rynku, a takie samiczki mam, kurwa, rozumiesz? No to ja takie mam, nożyczkami obcinam. Nie, pani. Bielutkie, kurwa, króciutkie. To takie samiczki mam, kurwa, rozumiesz, nie, no, w domu. Fajna. Nie no. Za duża, tak jest. Sprytna, niebrzydka. Także. To ja takie to żałobnego jest... chciałem kupić. Tutaj miał ten znajomy i kurcze blade. Wiesz ile za mnie? Ile? 70 zł. No. Dobrze, bardzo. Tylko patrz, paznokci nie ma białych? Bo to patrz, paznokcie nie ma. Ja, że ty nie, to ja to od razu sprawdzam, człowieku, o, patrz. O. Żeby tak, jeszcze w miarę widnutka, fajna. No nie, no nie brzydko, no, żałuję. Dobra, chowam, uciekam, kurczę. Tak jest. Także tak, rynek się skończył, wracamy do domu.
zapraszam do komentowania, lajkowania, no i oczywiście subskrybowania tego kanału, żeby nie przegapić następnych odcinków. Pozdrawiam, cześć!